Cześć. W dzisiejszym odcinku w kilku słowach opowiem Wam na temat Eldritch Horror, a konkretnie dodatków Zaginiona Wiedza i Góry Szaleństwa. Strasznie dużo osób mnie prosiło, dostałem chyba z 15 maili w temacie, jakie dodatki powinno się kupić, z czym to się je, co one mają w sobie, co one zmieniają i jaka jest moja w ogóle opinia na ten temat. Także w kilku słowach Wam opowiem. Nie wiem, czy to będzie jakoś szczególnie ciekawe, ale zaczynamy. Pierwsze, co Wam powiem, to jest ten mały dodatek Zaginiona Wiedza, czyli ciężko mówić o tym, że on jest mały, bo jak widzicie, pudełeczko nie jest wcale aż tak małe i ma w sobie bardzo dużo kart i wszelakich takich mini dodatków. Pierwsze, co wprowadza, to najciekawsze, czyli nowego przedwiecznego Iga, to jest, widzicie, ojciec węży, ma oczywiście swoją historię, swoje karty tajemnic i wprowadza taki nowy stan jak zatrucie, ponieważ węże to oczywiście zatrucie. Jest to bardzo denerwujące, bo zobaczcie, za każdym razem jak macie ten symbol, tracicie jeden zdrowia, czyli jesteście zatruci, trzeba się tego po prostu pozbywać. Nie mamy tutaj nowych bohaterów, ale właśnie mamy nowego przedwiecznego i to, co ten dodatek wprowadza, to jest duża ilość nowych kart. Oczywiście tutaj macie wszystkie karty z podstawki, z Gór Szaleństwa i Zaginionej Wiedzy razem połączone. Zobaczcie, jakie stosy przez to powstają. Nie chciałem już tego oddzielać, bo to by zajęło zbyt dużo czasu, bo one wszystkie oczywiście są potasowane. I to, co wiele osób mówiło jako największa wada podstawki Eldritch Horror, czyli zbyt mała ilość spotkań. Zobaczcie teraz, jakby dzięki tym dwóm dodatkom jest ich ogromna ilość. I głównie właśnie polecam Zaginioną Wiedzę do tego, żebyście mieli więcej kart. Był taki faktycznie problem, że czasami przy dłuższej rozgrywce mogliście przetasować całą talię. Już widzieliście te same spotkania. Już Zaginioną Wiedzą już nie macie w ogóle takiej możliwości. Tam dostajecie dużo nowych do każdego rejonu, do każdej talii, nowe karty mitów, także jest tego bardzo, bardzo dużo i to jest świetna sprawa. Także pierwszy atak jest to taki, który kompletnie niczego nowego jako tako wam nie wprowadza, ale macie tego wszystkiego po prostu więcej. Więcej regrywalności, więcej możliwości. Także to jest Zaginiona Wiedza. Góry Szaleństwa jest to duży dodatek, który kosztuje praktycznie tyle, ile podstawowa wersja gry, niewiele mniej. Wprowadza wam nowych bohaterów, ale też dwóch przedwiecznych, którzy oczywiście też mają swoje historie. Razem z dodatkowymi badaczami mam już chyba ich 19 w tych dwóch dodatkach i w podstawce, także też już raczej nie będziecie mieli dużej powtarzalności. A to, co ciekawe dla mnie, najbardziej ciekawe jest to, że ten dodatek wprowadził podpowiedź dla graczy. Jest to moim zdaniem rzecz, która już powinna się w podstawce znaleźć, bo tutaj jakby zawsze ciężko było zapamiętać, gdzie możemy kupować przedmioty, gdzie możemy odpoczywać, gdzie możemy cokolwiek robić. Tutaj macie wszystko pięknie wypunktowane, co, jakie macie możliwości, co możecie robić. I doszła też taka nowa akcja jak skupienie. Możecie mieć żeton skupienia. Zaraz je wam znajdę. Tutaj zobaczcie, taki mamy z Leroy Merlin segregator, powiedzmy, na wszystkie elementy, bo inaczej to byśmy się w tym po prostu zakopali. Mam też kostki specjalnie, jak kiedyś dostałem na święta. To są od Arkham Horror chyba, ale one też pasują do Eldritcha, bo macie tutaj, wiecie, te sukcesy na piątkach, szóstkach macie oznaczone pentagramami. I macie te żetony skupienia, o których mówię. One są świetną rzeczą, które zmniejszają losowość w grze, ponieważ po prostu jak nie macie czego robić, możecie sobie po prostu wziąć taki żeton skupienia, a później wydać go do przerzutu kością. Także zdecydowanie częściej będzie wam się udawało coś ciekawego zrobić, bo czasami po prostu była sytuacja, że jesteście gdzieś w głuszy, nie macie czego zrobić. Teraz możecie sobie wziąć żeton skupienia, który bardzo, bardzo wam się przyda. Także to jest bardzo fajna sprawa. Oczywiście macie masę nowych spotkań, macie preludium karty, które pozwalają wam na jakby inne rozpoczęcie, że już wprowadzenie fabuły jest zdecydowanie lepiej pod tym względem to wygląda. I ostatnia rzecz w tym dodatku, jaka jest bardzo warta opisania, jest ta plansza. Macie nową planszę Antarktydy, gdzie macie, zobaczcie, nowe miejsca. Tutaj macie one połączone, możecie między polami chodzić i jakby macie dodatkowe akcje na każdym z pól. Oczywiście okazjonalnie, tylko będziecie się tu pojawiali, jak scenariusz wam powie. Zazwyczaj wtedy tylko będziecie rozkładać tę planszę, także ona nie będzie ciągle na stole leżeć. Macie tutaj różne wydarzenia, inny rodzaj kart tutaj ciągniecie. Niektóre zadania, które będą przed wami stawiane, będą wymagały tego, żeby gdzieś się udać, coś tutaj zrobić, jakiś test albo coś odkryć. Także nowa plansza, masa nowych kart, masa nowych komponentów. A teraz w kilku słowach podsumuję, co dla was powinno być istotne. Na początek troszkę narażę się fanatykom Eldritch Horror.
mówiąc, że żaden z tych dodatków nie jest obowiązkowy. Moim zdaniem podstawa gra już jest całkowicie kompletna z tą małą drobnostką, że faktycznie tych kart spotkań było troszkę za mało. Żaden z tych dodatków nie wprowadza nic takiego całkowicie nowego, czego jeszcze nie widzieliście. To jest po prostu więcej tego samego. Macie więcej przedmiotów, więcej postaci, więcej kart spotkań, więcej jakiejś takiej, powiedzmy, regrywalności, więc ta gra będzie podobnie przebiegała, ale po prostu będziecie mieli inne karty i będziecie bardziej wczuwali się w ten klimat przez to, że po prostu to będzie wasza jakaś taka niespotykana dotąd przygoda. Więc to będzie jakby przygoda na podobnym poziomie, ale będzie bardziej różnorodnie. Także to już chyba jest jakby odpowiedź dla was, czy po prostu sobie te dodatki kupić, czy nie. Jeżeli jesteście graczem Eldritch Horror, którzy po prostu lubią, wracają do tej gry i często grają i bardzo lubią przede wszystkim, kupujcie wszystko jak leci, bo będziecie mieli więcej tego samego, będziecie się dobrze bawić. Ale jeżeli na przykład nie jesteście przekonani do tej gry albo wracacie po prostu bardzo rzadko, to możecie się wstrzymać, bo to jakby nie zmieni waszej opinii o tej grze. A już w szczególności, jeżeli nie lubicie Eldritcha, no to żaden z tych dodatków nie sprawi, że zaczniecie go lubić. Także to jest taka pierwsza rzecz, o której trzeba wspomnieć. Co ja bym polecił w ogóle do kupienia? Tak, jeżeli właśnie macie za mało kart spotkań i nie chcecie bardzo dużo pieniędzy wydawać, to kupcie sobie Zaginioną Wiedzę. Ona da wam po prostu więcej tego samego i nie będzie wam zmieniała gry. Jeżeli chcielibyście mieć jakieś takie nowe odczucia, nową planszę, nowe jakieś karty przygód, jakiś taki inny klimat, no to Góry Szaleństwa faktycznie tutaj mogą wam podpasować pod tym względem, że macie tą dodatkową planszę, macie nowych przedwiecznych, macie nowych bohaterów, także tutaj troszkę nowych mechanik jest i tak jak mówiłem, ta karta podpowiedzi, która pojawia się dopiero w drugim dodatku, co jest moim zdaniem trochę żenujące, też jest jakby nieodzowną rzeczą. Może nie dla graczy, którzy już zjedli zęby na Eldritch Horror, ale dla osób początkujących to jest po prostu must have, żeby ktoś pierwszy raz grał, dajecie mu tę kartę i już wie przynajmniej jakie ma akcje. Także dobrze, że to wprowadzili, szkoda, że dopiero teraz. Żetony skupienia bardzo mi się podobają, bo one troszkę zmniejszają tę losowość i dają więcej jakby ciekawych rzeczy do robienia, bo czasami po prostu już od niechcenia, dobra, to pozyskam nowe przedmioty, no i rzucamy kostką, a wiedziałem, że nie pozyskam, ale nie miałem co robić, także próbowałem przynajmniej pozyskać. Teraz macie żetony skupienia, zawsze warto je brać, bo one dają wam większą szansę, żeby uniknąć złych rzutów kostką. Plansza przedstawiająca wam właśnie tę nową krainę troszkę mnie zawiodła. Nie pod tym względem, że po prostu jest tu zbyt mało przygody, czy ona źle wygląda, czy cokolwiek. Bardziej jest kwestia tego, że nie zawsze ją rozkładacie, czyli ona czasami jest złożona. A nawet jak ją rozkładacie, to ona jest bardziej właśnie takim dodatkiem, a nie przygodą samą w sobie. Troszkę mi to przypomina magiczny miecz, albo talizmana, albo jakkolwiek, gdzie dokupujecie właśnie te nowe plansze, poruszacie się po nich, ale też nie zawsze jest potrzeba, żeby tam iść. Mi się wydaje, że to byłoby zdecydowanie fajniejsze i bardziej klimatycznie, gdybyście mieli po prostu scenariusz, który skupia się tylko i wyłącznie na tej ekspedycji, to wtedy byłoby fajne, wtedy byłoby takie klaustrofobiczne, wtedy byśmy skupili się na klimacie tego dodatku, a tutaj macie tak, że czasami w ogóle nie wyjmiecie tej planszy, a jak wyjmiecie, to bardziej jest tak, że osoby walczą na mapie świata, a jedna osoba na przykład tam walczy, wiecie, w tych śniegach i po tych polach chodzi, zastanawiamy się, co ona tam robi i ten świat jeszcze bardziej się powiększa, więc jak gracie na przykład na dwie osoby, no to już w ogóle troszkę dziwnie wygląda, że jesteście tak daleko od siebie, że nie macie w ogóle możliwości spotkania. Oczywiście są jakieś tam portale i przejścia, że można tam się po prostu dostać, ale wydaje mi się, że ta gra staje się troszkę zbyt duża i to też jest taka moja opinia o przyszłości dodatków. Mamy jeszcze mały, co ciekawy dodatek. Widma Karkosy, które wprowadzają jeszcze nowych badaczy, jeszcze nowego przedwiecznego, jeszcze nowe karty przygód. Jeszcze nawet go nie zaczęliśmy, bo uważam, że ta gra już jest na tyle duża, że naprawdę musiałbym mocno ograć to, co mamy, żeby wprowadzać nowe karty. Wydaje mi się, że już bardzo mało wyciągniecie z kolejnych dodatków, jeżeli już macie tę grubą talię, bo te karty spotkań po prostu bardzo rzadko się będą powtarzały. Ja się cieszę, że na razie poza tymi widmami Karkosy wszystko nam się praktycznie mieści w tych dwóch pudłach. Te pudełko do Zaginionej Wiedzy też nam się mieści tutaj schowane wewnątrz pudełka, bo ja nie mam w zwyczaju wyrzucać pudełek do gier, nawet do małych dodatków.
I jakby na tym etapie wydaje mi się, że ta gra jest dla mnie kompletna. Ja nie muszę dalej iść, tu już jest tak dużo tego wszystkiego, że spokojnie wystarczy nam na wiele rozgrywek i mam nadzieję, że nie będę, nie pojawi się nic takiego, żeby mnie po prostu namówić do kupna. Mam nadzieję, że na razie to, co widziałem, jest bardzo w porządku. Antarktyda daje nowe możliwości i to już jest bardzo dużo. Także podejmijcie decyzję, czy chcecie bardziej zmienić swoją grę, czy tak zdecydowanie mniej po prostu ją poszerzyć. I mam nadzieję, że ten materiał był jakkolwiek dla Was przydatny. Na dzisiaj to będzie tyle, także dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.